Na mecie Herbalife Triathlon Gdynia 2013 ze zwycięzczynią wśród kobiet Marysią Cześnik. Marysiu, gratulacje, wygrałaś dzisiaj. Do tej pory widzieliśmy Cię raczej na krótszych dystansach, z tymi kilkoma epizodami na długim dystansie. Czy teraz będziesz raczej kierowała się w tym kierunku ścigania takiego kilkugodzinnego? No myślę, że jest to jakiś kierunek w mojej karierze, ale chciałabym jeszcze troszeczkę pościgać, spróbować kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie. A tutaj te starty na pewno przychodzą mi troszeczkę łatwiej niż te starty olimpijskie z dużo młodszymi zawodniczkami, dużo szybszymi. Także no, jestem tak na rozdrożu na razie. No wydaje się, że właśnie posiadasz pewien zasób szybkości z tego krótkiego dystansu. Powiedz, jak udaje się to przełożyć na długi dystans? To znaczy, jest mi o wiele łatwiej tutaj biec, tak? Ja na tych krótkich dystansach trzeba biec tempem nawet po 3.30, tutaj można biec po 4 minuty i dla mnie jest to wysiłek łatwiejszy. Natomiast no, to 3.30 już na tych krótkich dystansach nie wystarcza. Ostatnio mieliśmy wynik 15.40 na 5 km w Hamburgu, także no, trzeba biegać po 3.10 już teraz. Bardzo szybko. Bo więc prowadziłaś dzisiaj na rowerze, potem na biegu. Czułaś oddech konkurentek na plecach? No nie, dlatego że jak wyszłam z wody, już widziałam, że mam dosyć dużą przewagę. Na rowerze były nawroty, można było kontrolować, zawodniczki nie zbliżały się do mnie. A na biegu powiększałam przewagę, także no, ale na pewno tak, jest jakaś świadomość, że to nie jest przewaga pół godziny, tylko zaledwie kilku minut i zawsze może się coś zdarzyć, jakaś kolka, skurcz i wtedy... Jako doświadczona zawodniczka, jak oceniasz organizację tutaj w Gdyni? Myślę, że było wszystko dobrze. Troszeczkę obawialiśmy się tego roweru, że będzie troszeczkę trudno wyprzedzać, dublować zawodników, ale wszystko poszło bardzo dobrze, nie było żadnych problemów. W najbliższym czasie jeszcze jakieś starty na długim dystansie? Na razie nie wiem. Na razie są statyczne mistrzostwa Polski, ale wątpię, czy dojdę do siebie, także na razie chyba przerwa. Dobra, w takim razie gratulacje, dziękuję za wywiad. Dziękuję. I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.